gdyby ktoś podczas spaceru po Dolnym Mieście podszedł do nas i powiedział: hej ty, czy wiesz, że chodzisz po Świńskich Łąkach? To nie ma się czemu obrażać, bo taka właśnie była historia związana z Dolnym Miastem, że jedna z nazw tej dzielnicy to były Świńskie Łąki. Na początku Dolne Miasto zalane było wodą. To była woda z zatoki. Woda z zatoki, która zalała tutaj cały ten teren i ten teren pokrywała. Potem zatoka zaczęła się cofać i zostało jezioro. To jezioro też powoli zaczęło wysychać, pozostawiając za sobą bagno, torfowisko, grzęzawisko. I na tych terenach, kiedy te bagna zaczęły coraz bardziej stawać się suche, stanowiło to dobrą podstawę, dobrą glebę do tego, żeby rosły tutaj bardzo zdrowe drzewa i rosła tutaj także zdrowa łąka. I na te łąki pobliskie osoby przyprowadzały rogacizny i nierogacizny z przewagą świń i te świnie się tutaj wypasały. Stąd właśnie powiedzenie, że ta część Dolnego Miasta wzięła sobie nazwę od tego wypasania świń jako Świńskie Łąki. Stoimy przed budynkiem, który nazywamy Dworkiem Upchagena. Budynek pochodzi z 1800 roku. Należał do znanej rodziny gdańskiej, Upchagenów. Dworek był traktowany jako siedziba letnia. Tutaj uciekano przed upałem z głównego miasta, przed upałem, epidemiami. Było to miejsce bezpieczne, ciche, urokliwe, zielone, spokojne. Żyło im się tutaj dobrze, do czasu, kiedy Karl Upchagen zmarł, a wdowa po nim postanowiła się pozbyć tego domku. Kupił od niej ten dworek kupiec drzewny, przeznaczeniem na szpital Najświętszej Marii Panny. Specjalnie do tego celu zostały sprowadzone z Trebiru siostry Boromeuszki. Opiekowały się tutaj chorymi. Z założenia był to szpital katolicki, natomiast od samego początku było zapowiedziane, że szpital będzie przyjmował wszystkie potrzebujące osoby, nie tylko katolików, ale także i protestantów i innych wyznawców. Szpital działał do mniej więcej 2002 roku i żeby było śmieszne, na sam koniec, przed zamknięciem, został wyemontowany jeden oddział. I tak naprawdę w środku wygląda tak, jakby dopiero co z niego wyszli pacjenci. Znajdujemy się na Dolnym Mieście na skrzyżowaniu ulic Śluza, Jałmużnicza i Jaskółcza. Za moimi plecami znajduje się budynek łaźni. Łaźni miejskiej, łaźni publicznej, gdzie teraz znajduje się Centrum Sztuki Współczesnej, nazwane Łaźnia. I została pobudowana w pierwszej dekadzie XX wieku i była to łaźnia, która była łaźnią przeznaczoną dla każdego pokolenia i dla każdej płci. Za 10 fenigów można było skorzystać z prysznica, dostając przy okazji ręcznik i mydło, za 30 fenigów można było skorzystać z wanny. Po wojnie łaźnia także spełniała tą samą swoją funkcję. Mieszkańcy Dolnego Miasta i nie tylko przychodzili tutaj się myć. Była to łaźnia nie tylko klasyczna, gdzie były prysznice i wanny, ale też była to łaźnia parowa. W latach 70. powoli traciła na znaczeniu. Mieszkańcy budowali sobie swoje własne łazienki albo łazienki wspólne, więc nie była już wykorzystana do niczego i mogła zostać zburzona, gdyby nie pewien smutny fakt, ale pomyślny fakt dla tego budynku. W 1986 roku doszło do katastrofy w Czarnobylu. W kwietniu wybuchł reaktor atomowy i prominenci, ważne osoby z Gdańska stwierdziły, że nie wolno niszczyć tego budynku, ponieważ może on być budynkiem przeznaczonym do obmywania takich właśnie VIP-ów na wypadek ewentualnej kolejnej katastrofy, jakiegoś skażenia promieniotwórczego czy użycia innej broni, która mogłaby zaistnieć.